Byliśmy jako Armia Krajowa najsilniejszą organizacją w świecie i najlepszy wywiad i wszystko to był w Armii Krajowej. Tam byli ludzie bardzo poświęcali swoje życie. Wiecie, że tam się nie brało się żadnych pieniędzy, żadnego nic, tylko patriotyzm. Ten patriotyzm był bardzo przed wojną jakby wypromowany. Dzieci od małego już od podstawówki, bo wieszło się to jak dziś tam z tych szóstych, sześciolatki, czy jak to 7 lat przyszło się do szkoły podstawowej i od razu tam. Tylko że trzeba było, jak chcący być w harcerstwie, to trzeba było się dobrze uczyć, żeby być harcerzem. Bo jak się źle uczył, to nie było miejsca dla takiego. No, ci druhowie tym wszystkim bardzo pomagali. Nie były takie warunki, jak dzisiaj, bo się w harcerstwie było, ale na boso się chodziło. Bo nie było butów, bo były warunki inne. Ale w każdym bądź razie, że to było bardzo mocno ugruntowane i to wszczepiło to młodzież w nas to, żeby być tym Polakiem i patriotą. Całe rodziny należały do Armii Krajowej. Były duże, tak to mówiąc, aresztowania, pospolicie mówiąc, szypy, gdzie Niemcy mieli dużo konfidentów, którzy tam za byle co, co im dawali, oni chodzili, no i sprzedawali Polaków. U nas była granatowa policja, jeden policjant zginął, no został zastrzelony dlatego, że przez Armię Krajową dostał wyrok, bo znęcał się nad Polakami, nad Żydami, był bardzo, no tak mówiąc, niedobry, został w Nowym Sączu zastrzelony na ulicy, jak wysiadł z pociągu, szedł, dostał przestrzały i on nawet pamiętam jego nazwisko, to nazywał się Kubala, bo on mieszkał niedaleko mnie, to z tego go dobrze pamiętam. Także Niemcy nie mieli litości nad nikim, nawet nie było, jak się to mówi, pospolicie, Boże, zmiłuj się, tylko oni, rygor, bicie. Powiem wam taką historię krótką. Staliśmy po drożdże, bo niczego nie było. Kolejka szła krzywo, Niemiec miał taką szpic rurę i dawaj nas bić. Było ciepło, każdy cienko ubrany, na bossego, bo butów nie było. Buty to były drewniaki na zimę, żeby było w czymś chodzić. I nie wolno było płakać, to było najważniejsze. No ale gdy się już te konspiracje takie większe już porobili, zaczęli ściągać, no kogo było możliwe i nie z każdej rodziny brali do tego. Z mojej rodziny, no to wszyscyśmy należeli z tego tytułu, że tak, mój brat najstarszy był przed wojną w Szczecach, później był w obronie narodowej, w 1939 był na froncie, został ranny. Brat był w Orlętach, pilnowali torów, żeby Niemcy nie zminowali. No ja byłem w harcerstwie. No i potem to już było tak, u nas to był taki punkt zbiorczy, można powiedzieć, gdzie się zbierali wszyscy, no i tam chłopaki, tam ci organizatorzy, nie wiem, to siedzieli w karty czy coś grali, ale tam szło o co innego. A ja już na dobre w 1943 roku u nas był w stodole magazyn broni. Ja nie wiedziałem. No ale przypadkowo trafiłem na ten, wtedy brat na to przyszedł, widział, że jest. Zostałem zaprzysiężony od tego czasu, byłem jako łącznik. No to była bardzo odpowiedzialna robota, to można powiedzieć nawet jeszcze gorzej jak ten co w lesie siedział się już bronią, on już tam. A my byśmy posyłali w różne miejsca, przenosili różne wiadomości, jak Niemcy złapali, aby tego, no to koniec, tam już nie mówił o biciu, bo rozstrzelanie i cała rodzina. Także od tego czasu już byłem
pełnym członkiem Armii Krajowej. Widziałem, jak rozstrzeliwali Żydów. Dwa razy u nas po 10 rozstrzelali Żydów. Później rozstrzelali 300 Żydów, jak już likwidowali całkowicie Żydów, to ponad 300, tam dokładnie nie wiem, ile to nie chcę mówić, ale ponad 300 w każdym razie zastrzelili, powiesili 10 Polaków za to, że tam wagon cukru natrafili. No, nie było, ludzie rozebrali to 10 na słupach takich telefonicznych, bo powieszali. Jak front stanął w 1945-1944 roku, Jasło, tamtędy Warszawa, to u nas straszne fortyfikacje robili. No i tam pokopy, bunkry, to wszystko było, żeby zatrzymać ten front. Pół roku to trwało, ale to i tak nie dało, bo w ciągu 3 dni przerwali. Były silne oddziały, 4 dniśmy czekali na rzut, bo był rzut z Anglii, to Niemcy się dowiedzieli, że to było bardzo duże zgrupowanie, jakieś było około 200 ludzi czekało na to, bo to wiadomo, trzeba było to wszystko sprzątnąć. Trwały walki 3 dni, z naszych nikt to nie zginął, z Niemców tam, ale dokładnie nie mogę określić, ile zginęło po tych 3 dniach. Trzeba się by było wycofać, no bo to już nie było rady, rzut w tym czasie się nie odbył, ale w późniejszym czasie był rzut. Byli u nas lotnicy, którzy zostali zestrzeleni i był przerzut przez Austrię, był przerzut tych lotników z zachodu. Ktoś zdradził, jednego Niemcy zaszczepili, dwóch my zdążyli wyprowadzić. Z tego odeszli, ukryli się dalej i jeden Australijczyk przyjechał po wojnie podziękować za to, że żyje. Także były takie, były walki różne, ale ktoś mówi, że można było Niemca zabić. To nie tak było prosto Niemca zabić. Bo za jednego Niemca zabitego to 10-20 więcej można było rozstrzelać. Byli rozstrzelani, więc to musiało tak się odbyć wszystko, żeby ludność cywilna jak najmniej ucierpiała. Jak front stanął Jasło i tam ten wschodni, u nas codziennie szły transporty pociągiem osobowym, Niemcy na urlop i rannych wozili. Oni tam gdzieś, bo ona była ta podkarpacka linia, to szło na Krynicę. Nowy Sącz, Krynica, a była taka wioska Ptaszkowa, no bo jest do dzisiaj ta wioska Ptaszkowa, taki był punkt, gdzie na tym stać i musiały być wszystkie pociągi sprawdzane, hamulce, bo tam były bardzo było z góry i do nas, i do Nowego Sącza. No więc kolejarze pomyśleli, co tu zrobić. Popsuli te hamulce, pociąg poszedł, nie ma hamulcy, to tam będzie na całego. Niemcy chcieli puścić ten pociąg na tory, gdzie pracownicy jechali do pracy, ale kolejarze byli mądrzejsi, przestawili na boczny tor tam pomocnik, ten palacz wyskoczył wcześniej, nic się mu nie stało, a maszynista miał tylko nogę złamaną. A tamtych Niemców, to jak to wszystko uderzyło w takim pędzie, tam pozabijanych było po tego, no ale nic nikomu, bo stwierdzili, że hamulce nawaliły i to nie jest ich wina. Także, żeby zrobić jakąś taką dobrą robotę, a ludzie nie ucierpieli, trzeba było dobrze pomyśleć i dobrze to wszystko wykonywać. Były różne sytuacje, było rozlepianie bigułów, to tak zwane bigułów, no to trzeba było
tak, żeby nie naciąć się na patrol niemiecki, bo oni by zaraz rozstrzelali się, pytali u nas jednego, zastrzelili właśnie. On był łącznikiem, miał spotkanie na cmentarzu i tam troszkę się spóźnił, godzina policyjna, a Niemcy, patrol szedł, chcieli go zatrzymać, on wskoczył między takie budynki, strzelili został zastrzelony. No i no ale nic nie dowiedzieli się, kim on był, co był, no bo wszyscy mówili, że był na grobie urodziny, no i spóźnił się w ten sposób, tak to wszystko wyglądało, żeby to wszystko zatuszować. Także młodzież na każdym roku była, kroku była wciągana, gdzie się tylko dało, no i tylko takie na odpowiednim poziomie, bo ja coś z tego to byli odsuwani na bok i nie tego. Ja byłem po wojnie, jak się wojna skończyła, jak Ruscy weszli, zaczęły się aresztowania żołnierzy Armii Krajowej. Z mojej rodziny jeden dostał 25 lat, wieźli go do Rosji, czyli do ZSR, jak wtedy było, siedział do 56 czy 7 roku, wypuścili go. Mój dowódca Kmicic, pseudonim, a nazywał się Paszek, jechał w transporcie, co go złapali już tam do Rosji, ale udało mu się ucieknąć. Mówił, uciekajcie wszystkie na wszystkie strony, gdzie możecie, bo będą aresztowani. No to my poszli z powrotem, jak się to mówi, w las. No i ja byłem do 47 roku w lesie, jak był 47 rok, przyszła amnestia, no musiało już było zejść, bo no warunki były takie, jakie były. Także nas była taka oddział 120 ludzi. Ja byłem za dobre sprawowanie, długi czas. Byłem w stopniu kaprala, miałem drużynę. Drużyna to była taka 6, do 12 ludzi. Mój powojenny dowódca był Salwa, pseudonim Salwa, okupacyjny to był Baca. I przy ujawnianiu się to powiedzieli nam, że myśmy byli sługami reakcjonistów, że jasno nie bardzo na nas najeżdżali. Zostałem dwa razy ranny w międzyczasie, jak będąc w partyzance, w głowę i w nogę. No ale wygrzewałem się jakoś, to wszystko przeszło. Później zostaliśmy aresztowani. W maju 1947 zostałem aresztowany, zawieziony do Tarnowa. Z Tarnowa na UB w Tarnowie, tam w piwnicach, ich metodami. Nie będę tu opowiadał, jak to było z aresztowaniem trwałe, bo to jest bardzo nieprzyjemne i nie do wiary, bo nie jeden by powiedział, że się chwalić. Ja mówię tylko tak ogólnie. Stamtąd w Tarnowie na celę pojedynczą. Tam siedziałem 2 miesiące na celi pojedynczej. I stamtąd do Krakowa na Monte Lupi. Dostałem wyrok 3 lata. Nie mieli co udowodnić, ale powiedzieli, tak nie wyjdziesz i tak nie wyjdziesz, musisz to podpisać co nieco. No to zgodził się. Odsiedziałem 2 lata, wypuścili mnie na tak zwane warunkowe zwolnienie, znaczy na tę 1/3. 2 tygodnie byłem w domu, zaaresztowali mnie znowu. Uciekłem z posterunku, ale było ślisko, jakoś nogę skręciłem, złapali mnie. Zawieźli do Krakowa na Wojewódzką, tam mi zarzucali szpiegostwo, a szpiegostwo to było kara śmierci. Myśmy byli sądzeni z dekretu, a dekret to był tam 5 lat, to było takie na dzień dobry z dekretu, a mniej dostać, no to trzeba było mieć szczęście. Ja miałem tego szczęścia troszkę, no, bo ze mną siedział, on był mój podkomendny, syn Wieniawy Duszowskiego, a wiadomo kto kim był Wieniawy Duszowski, a to był brat tego, co był ambasadorem. Niemcy się z nim troszkę liczyli, bo on tam jakieś miał powiązania gdzieś z Niemcami w rodzinie,
ale on był bardzo dobry, bo ja u niego byłem parę razy, bo do niego tak wieszło, dojrzał mnie bardzo opiekuna o siebie, ale jako taki chłopak krótki w spodenkach, syn był jego z jednego roku, niby to kolega do kolegi, a on wyciągnął kilka ludzi z Gestapo. Także on tam z drugiej strony działał, nie bezpośrednio, także on był bardzo, bardzo był uporządny. No i później, jak mnie zawieźli na Wojewódzką, z Wojewódzki, miesiąc na Wojewódzki byłem, później mnie zawieźli do więzienia z powrotem na Montelupi. Z Montelupi Ukraińcy, był obóz w Jaworznie, gdzie byli Ukraińcy i Ukrainki, ich wywieźli stamtąd, a nas, to pierwszy transport 90 do Jaworzna. Tam były druty kolczaste, pod napięciem wszystko, tam strażnicy zastrzelili dwóch więźniów. Tam były takie nawet osoby po 16 lat, gdzie nie mieli wyroków, a byli tam siedzieli. No, praca, musiało się pracować, 25 dolarów chleba na cały dzień, to było czarna kawa, a obiad to było tak, jak ja dzisiaj rybę czuję, to nie mogę jej znieść, kapusta, kapusta to już przeszła, ale ryba nie, bo to gotowali dorsze, całe takie rzucali i tam kapusta, tam coś, to był po prostu smród na obozie. No ale człowiek młody, 21 lat, to nie wiadomo co zrobić, a ta norma była, musiało się wyrobić. Teraz wam powiem, że komendantem obozu był Żyd, Moro się nazywał. Do niego, jak ktoś się dostał do raportów, no to już był tam karcer do karceru. Tam nie było u niego, żeby tak to wszystko zrobiło. Tak do 50 roku zostałem zwolniony. Nie wolno mi było widzenia mieć, paczek mieć, nic mi nie, dla mnie nie było. Dlatego, że byłem szczególnie niebezpieczny. Ale jak wyszedł, oni już czekali na mnie, ale brat wiedział mniej więcej, bo tak się to łączno jakoś skombinowało. Także nawet do domu nie przyszedł dobrze. Pieniądze i noga i pojechałem na te ziemie odzyskane, po ziemię ojców i dobrobyt, jak oni to mówili. No i tu już zostałem do tego czasu, tutaj jestem. Parę razy byłem wzywany na komendę wojewódzką do Wrocławia. Tam przesłuchiwałem, ale jakoś mi się to wszystko udawało. W wojsku dwa razy po na ćwiczenia do wojska, bo też byli, to tam nie tylko ja, ale tam było Niemcy takich szczególnie pod ich opieką, ja miałem bardzo złą funkcję, byłem chemik zwiadowca, czyli w razie, gdyby wybuchła bomba atomowa, myśmy byli pierwsi skazani na te promieniowanie, bo myśmy musieli iść tam i mieli oficer był, co miał ten licznik, a myśmy mieli te mundury, ale co, to nic nie dawało, myśmy byli pierwsi do tego. A jeszcze wam trochę miałem powiedzieć, miałem dwa pseudonimy. No jeden to taki młodzieżowy, drugi taki troszkę gorszy. Jeden to był Galina, a drugi był Groźny. To były moje pseudonimy. Teraz...